Dzień dobry, witam Państwa w środę, jak zwykle z serca redakcji Super Expressu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz, a to jest mój raport. I dzisiaj odchodzimy od wojny, od Ukrainy, od kryzysów gospodarczych, a spróbujemy się zastanowić nad tym, co dzieje się wśród naszych dzielnych pań i panów błękitnych, w zasadzie granatowych mundurach. Marciej Karczyński, dzisiaj gościem raportu Złotorowicza. Witamy. Dzień dobry, witam Państwa. Obecnie rzecznik Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, no ale były policjant, były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no człowiek, który zna doskonale realia pracy w polskiej policji. No tak się śmieję zawsze, że przeszedłem tą swoją karierę od chodnika po biurko rzecznika i faktycznie mogę się podzielić pewnymi refleksjami i odnieść się do tej dzisiejszej rzeczywistości. A też zależało mi też na tym, żeby porozmawiać z kimś, kto ma już jednak dystans do tego. Nie jest czynnym policjantem, nie jest to emocjonalnie zaangażowany. Już Państwu tłumaczę, dlaczego Pana zaprosiłem i o czym chcemy porozmawiać. Dwie sprawy ostatnio zeszły się w czasie. Jedna bardzo głośna i bardzo medialna. Kobieta przedstawiająca się jako Agnes oskarżyła policjantów z Wrocławia o gwałt na komendzie. Nie wiemy, co się wydarzyło. Wiemy, że prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie, no ale wiemy też, że tego typu postępowania toczyły się już w przeszłości i niestety często wychodziło na to, że te oskarżenia się potwierdzały. No to jest na pewno taka trudna sytuacja, kiedy stróż prawa, osoba o zaufaniu społecznym, obywateli mająca stać na straży przepisów, je łamie. To jest najgorsza rzecz, jaka może spotkać, ale jesteśmy tylko ludźmi i mamy armię 100-tysięcznych funkcjonariuszy, wśród których są również takie, jak to się mówi popularnie, czarne owce. Je trzeba eliminować, trzeba to ujawniać, pokazywać to medialnie, nie wstydzić się, karać bardzo surowo, żeby było to przykładem dla innych, którzy wstępują do tej policji, żeby tacy ludzie po prostu nie byli w jej szeregach. Ale nad tym, jakie są przyczyny tego, to jeszcze sobie chwilę porozmawiamy, bo jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali, bo ja mówię, z tą to jest oczywiście bardzo bulwersująca sytuacja ta z tą Agnes i jeżeli do tego rzeczywiście doszło, no to jest to po prostu gigantyczny skandal. No ale tu czekamy na ustalenia. Tak, bo to jest zawsze prokuratura. Najważniejsze, że w tej chwili jest wszczęte śledztwo niezależnego organu przez prokuraturę, która na pewno zbierze materiały. Na pewno w tej kwestii również komendant wojewódzki czy komendant główny polecił wyjaśnienie Biuro Spraw Wewnętrznemu, Wydziałowi Kontroli, zebranie wszystkich materiałów i udostępnienie jak najszybciej prokuraturze. Ponieważ nam, policjantom, ja pamiętam, nadbędąc, czy już funkcjonariuszem takim, powiedzmy, operacyjnym, to nie mieściło się to w głowie, żeby do takiej sytuacji dochodziło, ale będąc na przykład rzecznikiem, też nam zależało nie to, żeby to zamieść pod dywan i nie mówić o tym, tylko żeby przede wszystkim dojść do prawdy i nawet jeżeli jest to najgorsza prawda, to lepiej, żeby ta osoba została wyrzucona z tej policji, poniosła surową karę, niż to zamiatać i ukrywać. I oby tak, jeżeli rzeczywiście, jeszcze raz powtórzę, jeżeli doszło do tej sytuacji, to miejmy nadzieję, że winni zostaną wytypowani, winni zostaną ukarani, ale chciałbym, żebyśmy zaraz porozmawiali bardziej szerzej o tym problemie, ale zanim do tego nie dojdziemy, jeszcze druga sprawa, która mnie, że tak powiem, striggerowała, to z kolei w Super Expressie pisaliśmy o historii, tu z kolei Piątek, Kołłęczycy, województwo łódzkie. Tam kilku policjantów, łącznie z komendantem miejscowej policji, usłyszeli zarzuty. Szczególnie jeden usłyszał 20 zarzutów wywożenia zatrzymanych do lasu, bicia ich. W jednym przypadku doszło do śmierci na skutek tego pobicia. Matka tego młodego mężczyzny wręcz oskarżyła policję o zamordowanie jej męża. No tu znowu, no czekamy, jaki zapadnie wyrok, no ale zarzuty są bardzo poważne. Ja to czytałem u nas w Super Expressie. To nie jest historia, która się wydarzyła teraz. Wydarzenia są z kwietnia zeszłego roku, ale zastanawiam się, jak to jest możliwe, że w Polsce w XXI wieku, czy 2021, drugim, 18, 19, jak to jest możliwe, że policjant zatrzymanego, mi się wydawało, że takie rzeczy się już po prostu w Polsce nie dzieją. No, ten przykład pokazuje taką rzecz, która już w ogóle się nie mieści w głowie, myślę, nawet zwykłego człowieka, co dopiero funkcjonariuszy czy przełożonych, gdzie bierze udział przełożony. Natomiast też w takich sytuacjach proszę pamiętać, że musimy zaczekać do wyroków, które zapadają w sądzie. Ja nie chcę tu nikogo bronić, natomiast to jest też ważne, że można kogoś oskarżyć, może być zbierany materiał dowodowy i dzisiaj jest jakaś taka, powiedzmy, medialna dyskusja, która za 2-3 lata znika, a na sali sądowej może zapaść całkiem inny wyrok. Więc też tutaj bym przed tym przestrzegał, ale jeżeli rozmawiamy hipotetycznie, że do takiej sytuacji miałoby dojść, no to oczywiście to jest to karygodne, to po prostu nie może mieć miejsca, a jeżeli przełożony, no to po prostu to się mi, jako człowiekowi z ponad 25-letnim stażem w służbach, po prostu nie mieści. No, widocznie za dużo filmów, widocznie ta dzisiejsza młodzież, która też przychodzi do policji, ma może inne wyobrażenia tych amerykańskich filmów, gdzie pokazują, że policjanci potrafią bić, czy tam
inne rzeczy się dziać, jak James Bond śmieje się, że w imię tego prawa też potrafi robić, łamać przepisy, no to nie, my... No tak, ale on ma licencję na zabijanie, a policjanci tak, a my nie mają. A my dokładnie nie mamy i tym bardziej właśnie najważniejszym elementem przyjęcia do policji powinien być człowiek, który weryfikuje, czyli badania, psycholog, jak i również ta rozmowa kwalifikacyjna. Ktoś, kto przychodzi do policji, to nie może czuć się szeryfem, że on w tej chwili staje się panem i władcą czyjegoś losu, czy to mu się podoba, czy nie, zaczyna tworzyć własne prawo. Faktycznie ja pamiętam, że w tych latach nawet walki z korupcją, tymi łapówkami, nie wiem, czy państwo pamiętacie, nawet ten film Drogówka, który przedstawia taki system, który był w policji drogowej, no został wyplewiony, można powiedzieć, nie mówię, że 100%, ale na pewno z tych dużych miast. Natomiast w tych mniejszych miejscowościach, gdzie faktycznie jest ta inna podległość i mniej oczy są skierowane na komendę policjanta, na komendanta policji, na to, co się dzieje, to wtedy ktoś może bardziej uzurpować to prawo do łamania tego prawa. I to jest najgorszą rzeczą, którą myślę, że policja walczyła i walczy skutecznie, bo chociażby te osoby, o których mówimy w tej chwili, jednak zostały odkryte, zostały w ich sprawach toczą się postępowania i na pewno policja, jak i ja również doświadczony funkcjonariusz, mówię głośne nie. Oczywiście, wiadomo, nikt nie oczekuje i ja też nie oczekiwałem, zapraszając pana do programu, że pan teraz powie, a bzdury media wypisują, policjanci są zajebiści, w ogóle nie ma się co przyczepiać. Wiadomo, i tak jeszcze raz powtórzę. Mówimy o sprawach świeżych, dlatego też o nich mówimy w pierwszej kolejności, bo są takie najnowsze doniesienia, które do nas doszły. Znamy też, no już pan nakomentował się tego w różnych programach i w różnych stacjach i w różnych mediach, już udokumentowane przykłady, no sprawa Igora Stachowiaka najbardziej znana, więc wiemy, że tego typu rzeczy faktycznie się dzieją, dlatego każde te doniesienia są niepokojące. Ale no nie usiedliśmy tutaj po to, żeby omawiać konkretnie te szczegóły, tylko bardziej się zastanawiam w takim razie, co musi się dziać w policji polskiej i wśród polskich policjantów, że cały czas dochodzi do tego typu zdarzeń. Ja się trochę przygotowałem do tej rozmowy. Ja sam nie znam osobiście i blisko żadnych policjantów, no ale z racji pracy w Superekspresie mam wielu dziennikarzy, którzy mają te kontakty bardzo dobre. Bezpośrednie. Bezpośrednie. Muszą no, mieć. Wręcz muszą mieć. Rzecznikami. Dokładnie. I bardzo się cieszę, bo też dzięki temu mamy dla państwa świetne materiały w Superekspresie, do których gorąco polecam i do Superekspresu odsyłam. Ale wracając już do tego, no zrobiłem sobie taką koło rundkę z pytaniami i obraz, który się wyłonił pracy policji był następujący. Policjanci są przemęczeni, przepracowani, frustrowani, wiecznie ciśnięci o wyniki, wiecznie ciśnięci o statystyki, że to już w ogóle nie jest praca policjanta taka, do której się człowiek zapisywał i jak sobie wyobraża, że będzie wyglądało, tylko nagle się okazuje, że trzeba się wykazać po prostu w statystykach skutecznością i to buduje gigantyczny stres i być może wielu tych ludzi no, nie radzi sobie z tym stresem i go w taki no, często koszmarny sposób wyładowuje. Ja może odniosę się do swojej osoby 20 parę lat temu, w sumie nawet 30, bo w 91 roku się przyjmowałem do policji. Jako młody człowiek kończący szkołę średnią, chcący się również uczyć powiedzmy na studiach, no ale życie spowodowało, że zostałem szybciej tatą i musiałem też zabezpieczyć te środki finansowe mojej rodzinie, więc musiałem rozpocząć pracę. No i wtedy na rynku rozglądając się nie było atrakcyjnych powiedzmy miejsc pracy, albo nie chciano mnie takiego młodego, niedoświadczonego. I pamiętam, jak dzisiaj, świętej pamięci, moja mama mówi, słuchaj, bo jest teraz ogłoszenie, przyjmują do policji. Ja mówię, mamo, no ale jak ja, taki sportowiec, który grał kiedyś w piłkę, który chodził na mecze, który tam, powiedzmy, był po tej drugiej stronie, wiadomo, ale... kibice traktują policję. Tak, i jak ja mam teraz być... Ale Maciek, słuchaj, bo to są możliwości, to jest tak, stała praca, pewna pensja, możliwość rozwoju, szybsza emerytura, zabezpieczenie socjalne, bardzo dużo takich korzyści, które dawała policja. Faktycznie, jako młodego człowieka mnie wtedy przekonała do tego, żeby spróbować. Ja też zderzyłem się z pewną, powiedzmy, sytuacją, później już przychodząc do tej pracy, stresu, pracy z ludźmi. Nagle moi koledzy, którzy byli na podwórku, stali się moimi wrogami, zacząłem być wyzywany, zaczęli się do mnie nie odzywać, odwracać, czy byli po drugiej stronie tej prawa, więc stałem się ich naturalnym wrogiem. I to są takie sytuacje, których faktycznie ten stres, to napięcie powoduje różnego rodzaju dyskomfort. Dzisiaj z perspektywy czasu ja też miałem dużo spraw. To nie jest tak, że nagle policja ma dzisiaj dużo spraw, że dzisiaj policja jest nieudolna. Na pewno w pewnym kwestii, to ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, zabranie przywilejów spowodowało, że w tej chwili mniej osób, które powiedzmy
mogłyby pracować i miałyby do tego predyspozycje, szukają bardziej intratnych miejsc, bardziej płatnych, albo z których mają więcej korzyści, niekoniecznie finansowych, niż będąc funkcjonariuszem. Bo ja tak jak powiedziałem... O jakich przywilejach? No na przykład mówisz, na przykład o emeryturze, bo się utarło coś takiego w świecie polityki, czy w świecie ludzi z zewnątrz, że policjant 15 lat to jest jakiś przywilej. To żaden, szanowni państwo, nie był przywilej. To była korzyść, która miała zachęcić, bo ponieważ po 15 latach nie tak łatwo było odejść do cywila, ponieważ ta emerytura była za mała i trzeba było dalej iść do pracy. Więc każdy zostawał w tej pracy. To policja właśnie dając możliwości rozwoju, powinna zadbać o funkcjonariusza, żeby on w niej został nawet do ostatniego dnia, czyli do tej 27,5 roku, żeby wypracować pełną emeryturę. Więc to na przykład. Te progi dzisiaj, które trochę obniżono właśnie, żeby ci policjanci garnęli się do bycia w tej służbie, no powodują jednak, że powiedzmy obniżono tą poprzeczkę. Aczkolwiek w moich czasach, w 91 roku, ja byłem na wydziale chyba jedyny, który studiował, tak? Ale to były takie czasy przemian z tej milicji w policję. Z biegiem czasu naprawdę w policji było mnóstwo osób wykształconych, mnóstwo osób inteligentnych, takich kreatywnych, tak, którzy muszą pracować głową, a nie mięśniami, bo tak często się utarło, tak, że tam ZOMO, milicja to bije i w ogóle. Natomiast dzisiaj patrząc z perspektywy też tych sytuacji, które są polaryzacji naszego narodu, też stosunek do policji zmienił się diametralnie. Nikt dzisiaj być może nie chce stać w pierwszym szeregu i być opluwany, bity, czy wyzywany przez osoby, które chcą na tym zbić kapitał polityczny chociażby, bo widzimy, ja nie będę tu wymieniał tych osób, ale myślę, że wszyscy wiemy o kim jest mowa, bo to było, jest i prawdopodobnie będzie, ale nie wszyscy to wytrzymują. Tak jak pan mówi, przychodzą do rano do pracy, mając 15 spraw z lewej, 15 spraw, dzwoniący telefon z prokuratury, wchodzący szef, mówiący, kiedy te sprawy się zakończą i przede wszystkim obywatel. Obywatel poszkodowany oczekuje czego? No rozwiązania swojego problemu. On nie oczekuje, żeby słuchać, a bo ja nie mam długopisu, bo ja nie mam papieru toaletowego, bo ja nie mam papieru do drukarki, nie mam drukarki. On tego nie interesuje, bo jeżeli ukradziono mu samochód, to on chciałby przede wszystkim uzyskać efekt w postaci zatrzymania sprawcy i odzyskania samochodu. I to w tej chwili jest taką rzeczą najważniejszą. I być może ta dzisiejsza młodzież, bo ja też mam 50 lat skończone, więc patrząc z perspektywy, bo jestem też przy okazji trenerem AZS Uniwersytetu Warszawskiego w piłkę halową, gdzie ten świat tych młodych ludzi jest troszeczkę inny niż mój w tamtym wieku, aczkolwiek pewnie moi rodzice też wydawali mi się dziwni i ich świat był inny, kiedy mieli 20 lat. Ja tu muszę od razu parę rzeczy już tu wyłapałem, które chciałbym, żebyśmy rozwinęli, więc powoli, pomalutku. Ja już od razu tak wewnętrznie staram się nie gestykulować za bardzo na wizji, ale wewnętrznie tak aż podskoczyłem, jak usłyszałem słowo przywileje. Pan zaraz tak potem sprostował. To nie są przywileje. Znaczy ja osobiście jako obywatel uważam, że jak są takie zawody jak policjant, jak żołnierz, jak strażnik więzienny, jak celnik, to są ludzie, którzy wykonują, to jest dosłownie służba, oni wykonują służbę na rzecz naszego państwa. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ta służba wiązała się z pewnymi dodatkowymi świadczeniami, pewnymi ułatwieniami, no bo wiadomo, no nie da się być policjantem całe życie do osiągnięcia wieku emerytalnego. Trzeba będzie, to służba na górę 15-20 lat, ciężko jest potem znaleźć niektórym pracę. Jakby trzeba jakoś o tych ludzi zadbać. Uważam, że źle się dzieje, jeżeli się odpowiednio o służby mundurowe nie dba. Tutaj pełna zgoda. Natomiast ja długo się w ogóle biłem z myślami, czy w ogóle robić program o tym, czy nie. Cieszę się, że zrobiliśmy, bo też widzę państwa reakcję tutaj, że jest duże bardzo zainteresowanie. No ale ludzie tak słuchają tego, co pan opowiada i piszą tutaj na to, na przykład, że jak policjantom jest tak ciężko, to niech 40 lat porobią na budowie. Ja zawsze odpowiadam tak. Nikt nie chce się wywyższać, czy ten zawód jest lepszy, czy ten jest gorszy. To żeby państwo doskonale zrozumieli. Jednakże idąc do tej pracy, akurat w policji, niekoniecznie jest się pewnym, że się z niego wróci. Ja pracując czy w kompanii antyterrorystycznej, czy potem w Wydziale Narkotyków w Centralnym Biurze Śledczym, byłem na tej pierwszej linii frontu, gdzie naprawdę ta praca była w miarę poukładana, bo te wydziały, powiedzmy, są takie medialne, ale są policjanci, którzy prowadzą na komisariatach, na komendach postępowania takie, powiedzmy, bieżące, przestępczości pospolitej. To są mrówki, które pracują na całość wizerunku całej policji. Czyli policjanci, którzy zabezpieczają te wszystkie pochody, demonstracje. To nie są policjanci, którzy przychodzą do pracy, żeby kogoś bić czy psikać gazem. W tych emocjach, stresie, który powstaje na miejscu, to są tylko ludzie, którzy czasami w natłoku ataku po prostu
podejmują irracjonalne decyzje, które potem stają się bardzo medialne. I teraz nawiązując do tego, że pan tam zaproponował, żeby pracę, to ja proponuję, niech pan przyjdzie do policji i nie będziemy się przekonywać, kto jest lepszy, kto gorszy. I szanujmy obie strony. Tak jak nauczycieli, lekarzy, dziennikarzy, górników, czy w sprzedaży w sklepie, kierowców tirów, każda praca niesie za sobą jakieś obciążenia i jakieś takie powiedzenie. Wszędzie jest dobrze tam, gdzie nas nie ma. My mówimy, policjanci, tylko jedną rzecz, że my faktycznie narażamy własne życie i zdrowie, przysięgamy to ojczyźnie poprzez rotę ślubowania i naprawdę mamy do czynienia na co dzień z sytuacjami, które myślę, że w tych zawodach innych niekoniecznie są. Kiedy na przykład powiem państwu, jedziemy na interwencję, gdzie żona dzwoni, że mąż ją bije i dzieci, przyjeżdżamy, ona jest zakrwawiona, kiedy policjant zaczyna zatrzymywać tego mężczyznę, zakłada mu kajdanki, a zaczyna żona, że ona go kocha i odejdzie, wy syka, w ogóle co wy robicie, zaczyna. To są sytuacje, które nawet w filmach czasami nie można zobaczyć, choć ja zawsze nawiązuję, że część mojego życia na początku mojego etapu zawodowego była z psów, ale to była tylko cząstką. Ja i każdy policjant, bo to ja akurat jestem policjantem, który ma tą twarz medialną, przeszłość, ale wielu policjantów jej nie ma. I to są najważniejsi funkcjonariusze, którzy spotykają się z codziennością, a codzienność jest brutalna. I stąd ja nie mówię o tych korzyściach, bo słowo korzyści takie jest, prawda, że och, co on tam chce, ale takich powiedzmy udogodnień, żeby to zachęty. Ja bym powiedział uprawnień, nawet nie korzyści, nie przywileje, tak, po prostu ale uprawnień. I naprawdę, jeżeli my, ja zawsze marzyłem o czymś takim, ja jestem ze Szczecina. I wie pan co, jak jeździłem czasami do Niemiec, bo też tam miałem swój sportowy epizod, czy rodzinę. I co się działo? Do granicy wszyscy jechaliśmy autostradą, się ścigaliśmy, kto będzie pierwszy na tej kresce, bo też wtedy były zamknięte granice. Natomiast przekraczając tą granicę, okazywało się, że Polak, polski kierowca potrafi jechać bezpiecznie, uśmiechnął się do policjanta podczas kontroli. Nagle coś się działo, co było niewyobrażalne w naszym kraju. Ja zawsze mówię, ten model transformacji, przemiany milicji w policję, niestety minie wtedy, kiedy już to pokolenie, nawet moje, umrze, kiedy przyjdzie nowe i będzie jakby patrzyło oczami tak jak Niemcy, tak jak Amerykanie czy inne kraje Europy, gdzie to prawo, tak jak choćby James Bond, jest pokazywane w dobrym świetle. No tak, to tak jak pan powiedział, żeby tak się stało, to trzeba stworzyć taki system pracy i takie warunki pracy, które zachęcą naprawdę wartościowych ludzi do tego, żeby ją podjąć. Ale ja powiem państwu tak, ja przychodząc do kompanii antyterrorystycznej, jeździłem Nyską, jeździłem dużym Fiatem, jak byłem w policji, na przykład na szkole policji byliśmy 2 miesiące, zabezpieczaliśmy w Dziwnowie, pozdrawiam nadmorską piękną miejscowość w zachodniopomorskim Dziwnów, gdzie jeździliśmy dużym Fiatem na interwencję, gdzie nie było uposażeń, takiej broni, mundurów, takiej nowoczesności, środków techniki. Naprawdę policja całkowicie się zmieniła. Ja pamiętam, kiedy jeździłem do Niemiec na przykład do SSK, Special Einsatzkommando, w ramach wymiany między antyterrorystycznych kompanii, gdzie ja im zazdrościłem. Gdzie potem byłem w Środkowej Polskiej Akademii Policji, też skończyłem taką jeżdżą po 8 krajach Europy, w CBS-u, gdzie poznawałem specyfikę przestępczości i pracę policjantów. Zazdrościłem im pewnych warunków. Dzisiaj, patrząc, to jestem dumny, że nasza polska policja ma takie narzędzia. Tylko to jest, wie pan, jak ci ludzie nie pamiętają, którzy przychodzą do policji, że ja jeździłem Nyską, bo mówię, co tam stary, niech się nie liczy. Ja mam to, no to ma klimatyzację, ma wspomaganie, ale dlaczego nie ma 250 koni, prawda? A ja nie miałem ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego. Więc na to trzeba tak spojrzeć troszeczkę uczciwie. Trudna praca, ale ma również bardzo dobre narzędzia. Dzisiaj wyposażenie policjantów naszych jest na poziomie europejskim, wręcz światowym. No tak, ja będę jeszcze wracał do tego wątku zabezpieczenia jakiegoś systemowego, żeby jednak przyciągać do pracy jak najbardziej wartościowych ludzi. Bardzo często, to w zasadzie w kółko, jak dzieje się jakiś taki spektakularny medialny przypadek, jak gwałt na komendzie, jak pobicie Igora Stachowiaka, jak inne tego typu zjawiska, one też były jasne, bo media mają taką tendencję, że wydarzą się 2-3 rzeczy, już tworzymy z tego takie prawo. Serię, takie prawo. Bad news is good news. Ale one się cały czas dzieją, one się cały czas zdarzają. Ja nie chcę twierdzić, że polska policja jest okropna, zła, beznadziejna i zupełnie nie po to się spotykamy. Spotykamy się po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest ta policja, jakie są w niej warunki pracy, ale bardzo często jak wychodzą jakieś problemy, to właśnie słyszymy takie tłumaczenie, jak pan podaje. A, że czarne owce, że to jest tyle ludzi, że się zawsze ktoś gorszy trafi. Okej,
Wiadomo, zawsze się trafiają lepsi i gorsi, ale czy akurat przy rekrutowaniu policjantów nie powinno się bardziej przed tymi czarnymi owcami zabezpieczyć, bo to jest jednak szczególny zawód. Ja dlatego powiedziałem, że trochę ten próg został obniżony w ostatnim czasie. Tak do końca nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego stał się mniej atrakcyjny zawód policjanta, ale jeżeli dzisiaj, patrząc z perspektywy kasy, czyli pieniędzy. No wiadomo, idąc do pracy, chcemy godziwie zarabiać. Jeżeli na rynku oferta pracy, powiedzmy, bo nie chcę nikogo urazić, bo zaraz będą tam wpisy, że ja kogoś kategoryzuję, ale powiedzmy, że idąc do biura, 8-16, wychodząc, mam na przykład kwotę 5 tysięcy, a idąc do policji i stając przez pierwsze miesiące, dni, czy rok, dwa, w pierwszym szeregu starczą, walcząc z demonstrantami, z rzeczywistością, no to ktoś powie, ja pierniczę to, to ja wolę iść do tego biura, mam po pierwsze większe pieniądze, a po drugie mniej stresu. I teraz tu jest taki dylemat. Kto chce przyjść do tej policji? Tak jak powiedziałem, no wszędzie te czarne owce, to wie pan doskonale, że to jest takie medialne sformułowanie, które również ma pokazać, że nie godzimy się na tym. No, w każdym środowisku są czarne owce. To tu wie pan doskonale. I nie będziemy polemizować, ale powaga zawodu policjanta wymaga właśnie tej odpowiedzialności i tego ryzyka, że podejmując, łamiąc prawo, no niestety wtedy cierpi na tym również cała instytucja. Ale nie mogę, że również znaczyć o tym, że kilka przypadków świadczy o całości, bo to nieprawda, bo to by krzywdziło nas, tych policjantów, którzy całe życie pracują, czy pracowali uczciwie, stali na straży, narażali swoje życie i zdrowie, bo ja mogę powiedzieć, że w policji takiej kryminalnej, takiej codziennej na komendzie to pracuje się nie 8 godzin, a tej godzin nie można odebrać, nawet jak system pozwala, to raczej szefowie na to źle spoglądają. Faktycznie te ciśnienie, duszenie, statystyki, których się mówi, że niby nieba, ale jednak te statystyki są ważne, bo wszędzie są ważne, bo tylko to jest wymierny efekt naszej pracy, ale poczucie bezpieczeństwa z perspektywy lat 90. poprzedniego wieku, a dzisiejszych, jest diametralnie inne. Wtedy dochodziło do morderstw, zabójstw, strzelanin, haraczy, narkotyków na skalę niewyobrażalną, łamania prawa. To wszystko zmieniło się łącznie w momencie powstania w latach 2000 Centralnego Biura Śledczego i dzisiaj mamy inną przestępczość, ale ją mamy. Mamy też ewolucję co do ludzi, którzy są zatrudniani. Nie umiem panu do końca odpowiedzieć. Trochę tutaj będę rzecznikiem policjantów, ale również rozumiem ten problem, o którym pan mówi. Tutaj ja sobie też kątem oka rzucam na czat pod naszą tą, bo tu się wiele bardzo... Proszę czytać, ja z chęcią odpowiem. Ja pewnie, ja nie zacytuję dosłownie pytania, bo że formuła nie jest taka odpowiednio grzeczna. Ale jedna z pań, która ogląda tu program, zwróciła uwagę z kolei na problem z drugiej strony. Bo pan powiedział, pluci, znieważani na demonstracjach i że tak. Wiemy, o co chodzi. Ja wiem, o co chodzi. Ale też wiem, że z kolei ci, co plują, atakują, też często zwracają uwagę na to, że te demonstracje są bardzo brutalnie tłumione, są bardzo brutalnie rozganiane i pojawia się pytanie, czy policjant, no raczej nie robi tego sam z siebie, tylko wiadomo, że jeżeli do takich sytuacji dochodzi, to poszedł po prostu rozkaz, że tak to ma być wykonane, a nie, że po prostu spontanicznie nagle policja zaczyna ludzi, bo do demonstracji można podejść na dwa sposoby. Można na spokojnie, dobrze to wiemy, można na spokojnie, tak można przyjąć taktykę, że na spokojnie, a można przyjąć taktykę, że na ostro. Jak jest taktyka, że na ostro, no to ona nie wychodzi od dołu, od tych policjantów z tarczami i z pałkami, tylko po prostu ktoś taką założył. I pojawia się tu też na czacie pytanie, czy policjant powinien w tym momencie, jeżeli czuje, że coś jest nie tak, odmówić wykonania takiego rozkazu. To jest bardzo trudna sytuacja. Ja mogę tu z panią się kiedyś wybrać na demonstrację i pokazać, jak to naprawdę funkcjonuje, idąc przy policjantach. Ponieważ, proszę mi wierzyć, większość demonstracji, które się odbywa, jest w spokojnych. Jeżeli nie dochodzi do konfrontacji, a często inicjatorzy tych manifestów, jeżeli przejdzie się ulicami Warszawy czy miasta i nie będzie tej medialności, krwi, no to nikt na to nie zwróci uwagi. Więc większość z nich, niestety taka jest prawda, powoduje sytuacje stykowe, gdzie świadomie siadają na przykład na ulicy, tak jak mieliśmy taką sytuację, że szedł marsz, jest wyznaczona trasa, jest zabezpieczenie i nagle nic się nie dzieje, no to oni schodzą na trasę łazienkowską, siadają, gdzie pędzą samochody, gdzie to jest trasa międzynarodowa, no i tam dochodzi do tego, żeby ich podnosić, no bo musimy przecież tam stoi ileś tysięcy też ludzi, którzy nie mogą dojechać, być może ktoś rodzi w tym momencie dziecko, być może ktoś jedzie do chorej matki, być może ktoś wraca do pracy i też musimy stać
po stronie tych ludzi. I nagle się okazuje, że ktoś doprowadza do sytuacji takiej interwencyjnej, gdzie policja musi tą interwencję podjąć. Tam faktycznie człowiek gdzieś psika tym gazem, okazuje się, że ktoś macha legitymacją, tam jest ciemno, tam dochodzi do takich sytuacji, których naprawdę policja sobie nie stworzyła. Jeżeli ja mogę o każdą złotówkę, którą w życiu zarobiłem, założyć się, że jeżeli nie dojdzie do żadnej prowokacji ze strony idących, to żadna demonstracja nie kończy się interwencją policji. Żadna. Zawsze to jest jakiś element próby przerwania korowodu, to tak kordonu. Odważnie. Ciekawe, czy ktoś z Państwa chce tu podjąć taki zakład, bo idzie o całkiem niezłą kasę, bo to jednak każda złotówka zarobiona w życiu. Ale to mówi Pan uczciwie z mojego doświadczenia. Jeżeli nie ma żadnej prowokacji, to jaka... Przecież nikt nie wyda dyspozycji idących ludzi, żeby ich bić. Proszę zobaczyć, codziennie Państwo mijacie patrolę policji. Wyobrażacie sobie, żeby w którymś momencie ktoś wybiegł i Was bił? Za nic, tylko że idziecie? No nie, no to już naprawdę, nie przesadzajmy, to już naprawdę nie twórzmy takich jakichś scenariuszy wyobrażonych. Po drugie, niech mi ktoś może powie, ta brutalność. To ja zapraszam do Francji, do Niemiec, do Ameryki. O tym też za chwilę chciałem porozmawiać, bo tak się dziwnie złożyło, że myśmy się umawiali już od dłuższego czasu na rozmowę o tym, co się dzieje w policji, a chwilę potem zacząłem oglądać te obrazki z Holandii i w ogóle już zgłupiałem, bo sobie pomyślałem, to skoro nawet w Holandii takie rzeczy się dzieją, to ja już naprawdę nie wiem, w jakim świecie my żyjemy. Tam jest oczywiście przekroczenie sytuacji, choć też trzeba się... Dodajmy, jeśli państwo, ktoś z Państwa jakimś cudem przegapi, no tam policja wyjątkowo brutalnie protestuje. Tam bokserem policjant się staje, aczkolwiek też trzeba go zrozumieć, że on w którymś momencie prawdopodobnie traci kontrolę nad własnym życiem, zdrowiem i stara się bronić, choć atakuje. Nie powinien tego policjant robić. Ja nie popieram w żaden sposób tego funkcjonowania, ale naprawdę dzisiaj dochodzi do takich sytuacji, gdzie my policjanci, przecież ja wychodząc do pracy, chcę wrócić do domu. Ja nie chcę nikogo ukarać. Ja wręcz odwrotnie, chcę pomóc, bo ja całe życie służyłem ludziom. Nauczyłem się tego. Oczywiście byłem też opluwany, czy tam nieakceptowany, tak jak w sporcie. Nie chcą mi wybaczyć, że jestem policjantem, psem, tam gdzie śpiewają na mnie coś niektórzy, bo są no po prostu, no nie wiem, no mają takie potrzeby, fajnie, super. Ale zaręczam Państwu, żaden policjant normalny, który przychodzi badania i który pracuje na co dzień, nie jest zainteresowany tym, żeby kogoś pobić. A jeżeli jest zainteresowany, to nie ma miejsca jego w szeregach policji. Koniec, kropka i skończmy tą dyskusję. No ale wracamy do problemu, że jednak potrzebne jest jakieś zabezpieczenie, żeby tego typu ludzi po prostu policjantami nie zostawali. Nie dostawali munduru, nie dostawali odznaki, a przeciwnie dostawali pałki i broni służbowej. To po pierwsze, to żeby też była jasność, to ta weryfikacja początkowa, czyli proces przyjęcia do szeregów policji, dwa, później odpowiedni przełożony, dlatego powstały wydziały kontroli, dlatego powstało Biuro Spraw Wewnętrznych, które ma się przyglądać wszystkim takim nieprawidłowościom. Ten system, powiedzmy, działa, tylko w każdym systemie jest jeden problem. W każdym, czy informatycznym, czy technologicznym, czy dzisiejszym, manualnym, człowiek. Gdzieś na końcu tego wszystkiego jest człowiek. Jeżeli człowiek tutaj zawiedzie i na przykład nie będzie pilnował swojego przełożonego, albo koledzy zauważą, że kolega pije, albo mówi, dobra, to ja dzisiaj na tej demonstracji tam przyłożę, no to musimy zareagować. Nie możemy pozwolić, żeby taki człowiek był. Ja też w czasach lat 90. przeżyłem inną policję niż teraz jest, bardziej taką przypominającą tam filmy Psy, że też tam no, ten alkohol też był, choć alkohol wszędzie jest. No ale nawet taką zasadę, jak wychodziliśmy gdzieś po pracy na alkohol, to zostawialiśmy te kluczyki w samochodu w szafie pancernej, żeby tam nikogo nie podkusiło, żeby wrócił, prawda? Po to i nawet wziął z biurka. Tylko po prostu sami się kontrolowaliśmy. I ten system kontroli musi być od podstaw, od momentu przyjęcia, poprzez cały ciąg pracy i nie tylko poprzez przełożonych, czy wydziały tego stworzone, ale nas policjantów, czy nas obywateli. A obywatel, jeżeli widzi coś złego, to powinien iść na skargę i czuć się bezpiecznie i być poinformowany, czy faktycznie został ukarany. Na skargę. To już ostatni wątek nam został jeszcze do umówienia i też. To się tu też przewija w czacie, że lecą statystyki zaufania do policji. Myśmy też zadali pytanie w czacie. Państwo tu bardzo mocno głosują. Czy ufasz polskiej policji? No i wśród oglądających nasz program 90% odpowiedziało, że nie ufam. Bardzo mi przykro, że Państwo nie ufacie, ale musicie obdarzyć zaufaniem policję, dlatego że gdyby jej nie było, to proszę mi wierzyć i posłuchać, co się dzieje na przykład na Ukrainie, gdzie ten system bezpieczeństwa jest żaden, kiedy no akurat wojenne działania, ale powiedzmy grup przestępczych przejęłyby kontrolę nad miastem, waszymi dziećmi, waszymi żonami, więc ten system musi być
i będzie, bo on był od zarania dziejów. Natomiast... Czy wydaje mi się, że nikt, mam nadzieję, że nikt z widzów naszego programu nie zakłada, że po prostu rozwiązaniem jest teraz rozpędzić policję na cztery wiatry, więc może potrzebne... Ale 90% sobie... świadczy o tym, że są niezadowoleni i wskazują na coś, co mnie niepokoi, bo ja będąc w policji pamiętam, że było 75% zaufania do policji. Jeszcze w biurze prasowym pracując jeszcze z Mariuszem Sokołowskim, który był już rzecznikiem Komendy Głównej, tworzyliśmy cały taki system, jeszcze Paweł Biedziak wcześniej, Zbyszek Matwiej, więc nam bardzo zależało, żeby stworzyć dobry wizerunek wśród obywateli, żeby się czuli bezpiecznie. Natomiast policjant, który zaczyna się jawić jako przestępca, tak jak mówimy o tych przypadkach, jest to niepokojące. Chciałbym prosić Państwa, żebyście zaufali mimo wszystko tej policji, przyjęli te incydenty za coś, co będzie wyjaśnione i te osoby poniosą odpowiednią karę, no chyba, że udowodnione będzie, że to nieprawda, to też trzeba im dać szansę, ale musimy tej policji ufać, dlatego że to bez policji no po prostu się nie da żyć. Oczywiście, też tu. Ja się z tym zgodzę 100%, znaczy policja jest niezbędna, jest ważną bardzo instytucją i pracuje w niej wielu wspaniałych, dzielnych ludzi, mężczyzn i kobiet. I mówię, jeszcze raz podsumuję, to nie jest program o tym, że policja jest beznadziejna, zła, okropna i będziemy teraz narzekać, tylko spróbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, mam nadzieję, że Państwo uzyskali to odpowiedź z tej rozmowy. Co się takiego dzieje, jak wyglądają realia policji, jakie przed nią stoją wyzwania. Więc mam nadzieję, że Pan to dobrze naszym widzom. Ja czuję, że jakby się uspokojony po tej rozmowie. Ja może taką jeszcze anegdotę na koniec powiem. Ja przy Euro 2012 pamiętam, że zrobiliśmy takie spotkanie między innymi z policjantami z ruchu drogowego, którzy byli na pierwszym froncie przyjeżdżający kibiców, informowali, gdzie jest stadion, gdzie jest parking, czy dyżurny, którzy przyjmowali obywateli, no którym na przykład ukradziono torebkę, samochód urwali, lusterko, bo przyjeżdżali wtedy z całej Polski, z całego świata. Więc ja pamiętam, że prosiliśmy, żeby po prostu nie mówili, jak przychodzi interesant czego, tylko powiedzieli, czym mogę pomóc. I też apeluję do policjantów, jeżeli to słuchają. Pamiętajcie, że służycie w policji dla ludzi, jesteście ich pomocą i ten uśmiech, czasami ta dobroć jest więcej w stanie dokonać niż ta nienawiść, złość, czy uderzenie pałką, czy psiknięciem gazem. I to jest doskonałe podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo za wizytę w raporcie Złotorowicza. Będziemy się dzwaniać następnym razem sobie jednak o ochronie środowiska trochę porozmawiać, bo jest też o czym rozmawiać. Ja Państwu dziękuję bardzo za uwagę dzisiaj. Zapraszam na jutro na kolejny raport Złotorowicza znowu o 11:00. Do zobaczenia.